Dawno, dawno temu, w odległym, mrocznym królestwie, żył nieustraszony żołnierz o imieniu Kazimierz. Pewnego razu, podczas długiej podróży przez tajemnicze lasy, natknął się na smukłą postać z plecakiem na ramionach. Postać ta, o czerwonych oczach i rogach wyłaniających się z ciemnych włosów, była diabłem w przebraniu podróżnika. Diabeł zaproponował Kazimierzowi układ. Obiecał, że za pomocą swoich mocy magicznych wypełni plecak żołnierza złotem i klejnotami, pod warunkiem, że Kazimierz odda mu swoją duszę po upływie 10 lat. Żołnierz, kuszony bogactwem, zgodził się na pakt z diabłem. Przez 10 lat Kazimierz żył w luksusie, rozkoszując się swoim bogactwem. Jednak z każdym dniem zbliżała się data, w której miał oddać swoją duszę. Wiedząc, że jego dni są policzone, postanowił spróbować przechytrzyć diabła. W tym celu udał się do najmądrzejszej staruszki w królestwie. Staruszka wysłuchała opowieści żołnierza i zdradziła mu tajemnicę. Jeśli zdoła znaleźć 3 przedmioty róże, pierścień i nóż i połączyć je razem, będzie mógł pokonać diabła. Kazimierz pospiesznie zaczął poszukiwania z nadzieją, że uratuje swoją duszę. Zdobył róże z najgłębszej części mrocznego lasu, gdzie nie dotykało promienie słońca. Pierścień znalazł na dnie głębokiej, ciemnej studni, pełnej zimnych cieni. Na końcu udało mu się zdobyć nóż z groty, w której królowały duchy przyszłości. Gdy nadszedł dzień spotkania z diabłem, Kazimierz czekał, trzymając w dłoniach złączone przedmioty. Diabeł pojawił się i zażądał swojej nagrody, duszy żołnierza. Jednak Kazimierz z determinacją i odwagą rzucił róże, pierścień i nóż w stronę diabła. Połączone przedmioty utworzyły oszałamiające światło, które zmusiło diabła do cofnięcia się. Niestety, Kazimierz nie zdawał sobie sprawy, że przedmioty były przeklęte. Chociaż udało mu się pokonać diabła, ciało żołnierza zaczęło się rozpadać, a jego dusza zaczęła błąkać się po świecie jako upiorny duch. Kiedy ludzie przechodzili obok miejsc, gdzie kiedyś żył Kazimierz, czuli zimny wiatr i słyszeli łkanie ducha żołnierza. Mroczne królestwo, w którym żył Kazimierz, zatraciło się jeszcze bardziej w cieniach, gdy mieszkańcy zrozumieli, jak potężne i złowieszcze mogą być przekleństwa. Choć diabeł został pokonany, legenda o Kazimierzu, żołnierzu z plecakiem, stała się przestrogą dla wszystkich, którzy pragnęli bogactwa za wszelką cenę. I tak Kazimierz pozostał niespokojnym duchem, skazanym na wieczne błądzenie po mrocznych zakątkach królestwa, przestrogą dla siebie i innych, że choć można przechytrzyć samego diabła, często cena za to jest zbyt wysoka. W mrocznych, zatopionych w mroku lasach królestwa rozbrzmiewał echem płacz ducha żołnierza, który przez swoją chciwość i dążenie do bogactwa stracił wszystko, nawet własną duszę. Autor Adam Koźbiał. Sprzedawca marzeń.